Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Makaruk, pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w dziale badawczym i chciałam odpowiedzieć dzisiaj na takie pytanie, czy rodzice mają wpływ na nadużywanie internetu przez dzieci? I od razu bym zadała drugie pytanie, co mogą zrobić, żeby dzieci nie nadużywały internetu. Będę mówiła na temat badań, które zostały sfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Te badania są bardzo świeże, tak naprawdę dopiero analizujemy dane. Zostały zrealizowane wiosną tego roku. Grupa, którą badaliśmy, to nastolatki w wieku 12-17 lat, uczniowie 6, 7, 8 klasy szkoły podstawowej oraz jeszcze uczniowie istniejących wtedy gimnazjów. Uczniowie wypełniali ankietę w wersji papierowej, audytoryjnie, czyli podczas zajęć lekcyjnych. W badaniu wzięli udział również rodzice i nauczyciele, jednak ja dzisiaj się skupię na odpowiedziach udzielanych przez młodzież. Żeby w ogóle to zjawisko nadużywania internetu zbadać, to postanowiliśmy zamieścić w kwestionariuszu test autorstwa Kimberly Young. On się nazywa Internet Addiction Test. Składa się z 20 takich stwierdzeń, które mówią o różnych zachowaniach, które dziecko może u siebie zaobserwować. I ono odpowiada, czy te zachowania mają miejsce często, czy w ogóle się zdarzają, czy może rzadko. W teście można uzyskać łącznie 100 punktów i osoby, które uzyskały przynajmniej 40 punktów, zostały zaliczone do tak zwanych dysfunkcyjnych użytkowników internetu. Tych dysfunkcyjnych użytkowników też możemy podzielić jeszcze bardziej na takie osoby, które są zagrożone nadużywaniem internetu i takie, które no, już tego internetu ewidentnie nadużywają. Jednak tych osób jest bardzo mało. W naszej próbie było to 0,5%. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszelkie analizy będziemy prowadzić właśnie na takim podziale na tych dysfunkcyjnych i funkcjonalnych użytkowników. Okazało się, że tych dziewczyny częściej nadużywają internetu niż chłopcy. I to było dla nas trochę takim zaskoczeniem, ponieważ zazwyczaj w badaniach wychodzi na to, że albo nie ma różnic między płciami, albo właśnie ci chłopcy mają z tym problem częściej. I też wśród naszych respondentów ci starsi uczniowie, czyli w wieku 15-17 lat, no, też otrzymywali wyższe wyniki w teście. Żeby powiedzieć, co rodzice mogą zrobić, żeby ich dzieci nie nadużywały internetu, to najpierw trzeba określić, jakie są predyktory tego nadużywania internetu. I my postanowiliśmy tutaj do naszej analizy włączyć szereg zmiennych, czyli tą zmienną wyjaśnianą przez nas było dysfunkcyjne korzystanie z internetu. Natomiast zmienne wyjaśniające to były i te demograficzne, czyli takie jak płeć i wiek, ale też takie zmienne związane ze środowiskiem szkolnym, ze środowiskiem rodzinnym, z tym, czy dziecko ma jakieś zainteresowania poza szkołą, jakieś hobby i też tym, czy doświadcza przemocy rówieśniczej. I zrobiliśmy taki model, wykorzystaliśmy tutaj metodę lasów losowych i ta metoda pomaga uszeregować, zrobić taki ranking, pokazać nam według właściwości wyjaśniających, jak się szeregują te zmienne, które wyjaśniają właśnie zjawisko nadużywania internetu. No i na pierwszym miejscu znalazło się odczuwanie stresu szkolnego. Na drugim wsparcie ze strony rodziny, kolejno ograniczenie czasu dostępu do internetu przez rodzica i tutaj dodam, że to jest sytuacja, kiedy rodzic uważa, że dziecko za dużo korzysta z internetu, wsparcie ze strony rówieśników, to czy rodzic rozmawia z dzieckiem o bezpieczeństwie w internecie, wsparcie ze strony nauczycieli
to, ile form przemocy rówieśniczej dziecko doświadcza, czy jest ich wiele, czy na przykład jest to tylko jedna forma albo żadna, to czy rodzice interesują się tym, co dziecko robi w internecie i jaki jest stosunek dziecka do szkoły, czy ją lubi, czy jej nie lubi. Tu widzą Państwo kolejne zmienne, ja nie będę już wszystkich omawiać. Tutaj zostały wymienione te, które wykazują troszkę słabsze te właściwości wyjaśniające. Ale chciałabym się skupić na zmiennych związanych z rodzicielstwem. Więc powiem trochę o tych relacjach z rodzicami, o tym, czy rodzice prowadzą rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w internecie, czy jakieś zasady wprowadzają w domu dotyczące korzystania z internetu i czy stosują jakieś ograniczenia. I zacznę od tego wsparcia ze strony rodziny, ponieważ ono wysoko się znalazło w naszym rankingu i żeby zmierzyć to wsparcie ze strony rodziny, przedstawiliśmy 4 takie stwierdzenia mówiące o tym, że właśnie w rodzinie jest osoba, na którą dziecko może liczyć w różnych sytuacjach, która pomaga mu. I tutaj widzimy na wykresie, że wśród funkcjonalnych użytkowników internetu no więcej jest osób, które się zgadzają z tym, że faktycznie taka osoba w rodzinie jest. Kolejna taka zmienna, która pokazuje nam te relacje rodzinne, to jest spędzanie czasu z rodziną. I tu widzą Państwo na wykresie tą odpowiedź, że codziennie spędzam czas z rodziną albo przynajmniej raz w tygodniu. Okazuje się, że większość naszych respondentów faktycznie z rodziną spędza przynajmniej raz w tygodniu czas. Natomiast myślę, że taka spora różnica tu widoczna jest między funkcjonalnymi i dysfunkcyjnymi użytkownikami internetu, jeśli chodzi o to codzienne spędzanie czasu, bo to jest no, taka proporcja 71% do 53%, czyli to praktycznie jest połowa tylko. Poruszone zostały też ten temat związany z rozmową rodzica z dzieckiem. I tu nas interesowały 2 kwestie. Po pierwsze to, czy rodzic w ogóle pyta dziecko o to, co ono robi w tym internecie. Co go teraz fascynuje, na jakie strony wchodzi, jakie odwiedza, jakie filmy ogląda. I też to, czy w ogóle podejmuje taki temat bezpieczeństwa w internecie, czy rozmawia z nim o tym bezpieczeństwie online. I też widzimy na wykresie, że wśród funkcjonalnych użytkowników internetu no te rozmowy z rodzicami są częstsze. Chętniej rodzice ogólnie rozmawiają o bezpieczeństwie w internecie niż pytają się dzieci, co te dzieci w internecie robią. No ale myślę, że to nie są jakieś bardzo zadowalające nas wyniki, no bo jednak tak naprawdę niewielki odsetek respondentów deklaruje, że rozmowy z rodzicami prowadzi regularnie. Tak? Widzimy tutaj przynajmniej raz w tygodniu, no, że to są dosyć niskie odsetki. Troszkę lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rozmowy o bezpieczeństwie w internecie. I teraz chciałam przejść jeszcze do tematu wprowadzania różnych zasad dotyczących korzystania z internetu. Więc tak jak w innych badaniach, też w naszym badaniu wyszło, że około połowa osób takie zasady w domu ma. Już nie pytaliśmy, czy ich przestrzega, ale że takie zasady zostały ustalone. I wśród funkcjonalnych użytkowników internetu te zasady funkcjonują częściej. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jakie to są zasady, więc zazwyczaj to jest po prostu zakaz korzystania z internetu w czasie posiłku. No i też takie ograniczenia, że żeby skorzystać z internetu, najpierw trzeba odrobić pracę domową, nie można oglądać niektórych filmów, nie można oglądać niektórych zdjęć. Albo jest jakiś limit wyznaczony na korzystanie z internetu w ciągu dnia. Też się pojawiła taka odpowiedź, że nie mogę korzystać z internetu bezpośrednio przed snem. I może dodam, że też tutaj w otwartym pytaniu z kolei pojawiały się takie
informację, że rodzice zabierają dzieciom telefon na noc. Urządzenia w ogóle elektroniczne zabierają na noc, żeby one w nocy nie mogły korzystać. Ostatni taki wątek, który chciałam poruszyć, to jest ograniczenie dziecku dostępu do internetu, ale w takiej sytuacji, że właśnie rodzic uzna, że dziecko za dużo korzysta z tego internetu. No i tutaj częściej to dotyka osoby dysfunkcyjnie korzystające z internetu, czyli rodzice obserwują, że to korzystanie jest zbyt intensywne, no i próbują jakoś rozwiązać ten problem, więc ten czas ograniczają. I tak już podsumowując tą analizę i moje wystąpienie, no, to możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Czy rodzic ma wpływ na nadużywanie internetu przez dziecko? No myślę, że oczywiście ma. A co może zrobić? No na pewno wspierać dziecko, rozmawiać z nim na różne tematy, ale też o bezpieczeństwie w internecie. Pytać się dziecka o to, co ono robi w internecie, jakie strony odwiedza, z jakich aplikacji korzysta. Też słuchać, co dziecko ma do powiedzenia i na pewno zachęcać je, żeby podejmowało jakieś aktywności poza internetem. Dziękuję bardzo. Thank you, Kasia. Are there questions? Yes. Dzień dobry, Anna Jurek. Ja mam pytanie, czy jak mówiłaś o tym, że dziewczyny częściej używają internetu, to czy wiadomo w jakim zakresie? To znaczy dziewczyny częściej nadużywają internetu, tak? Bo to nie chodzi koniecznie o to, że one jakoś więcej korzystają, chociaż pewnie też, ale że może mniej kontrolują tą sytuację w internecie. No na pewno to są media społecznościowe, tak? Portale społecznościowe. Tutaj faktycznie wychodzi na to, że ten odsetek dziewczyn korzystających z mediów społecznościowych jest wyższy niż w przypadku chłopców. Do czego? Tak. Do komunikacji na pewno Messenger, ale też w ogóle przeglądanie portali społecznościowych. Myślę, że takie bardziej zaawansowane analizy będzie można znaleźć w naszym raporcie. Raport ukaże się taką późniejszą jesienią i tam na pewno takie szczegóły się znajdą. Marta Witkowska. Ja właściwie jakoś chciałam bardziej skomentować, bo to, co mnie gdzieś zaniepokoiło, odnośnie zasad wyznaczanych przez rodziców, tutaj widać może nie aż tak dużą jak spodziewana różnicę między dysfunkcyjnie i funkcjonalnie używającymi dziećmi. Natomiast to, czego mi gdzieś brakuje, to takiego sprawdzania, czy sprawdzenia właściwie dlaczego rodzice zakazują i nakazują. I na tym głównie polega wprowadzanie norm w domu, a nie uczą dzieci samokontroli. Można by powiedzieć, że gdyby wyjść od samokontroli, to być może uczenia dzieci samokontroli, być może mielibyśmy nieco inne wyniki między funkcjonalnie używającymi a dysfunkcyjnie. Ja może dodam, że właśnie w tym naszym rankingu zmiennych, które wyjaśniają nadużywanie internetu, te zasady faktycznie znalazły się w ogóle bardzo nisko. Więc myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry temat właśnie na takie badanie z rodzicami, tak? Dlaczego faktycznie, no pewnie łatwiej jest ograniczyć niż rozmawiać, no bo żeby rozmawiać, to też pewnie trzeba tą wiedzę swoją poszerzyć trochę. Okay, any other questions? Sorry, the translation is slow, so I'm always still listening. Are there more questions for Kasia? Was there a question? No. So maybe one for me. What would your conclusions be from the results? No właśnie, my się teraz przymierzamy do stworzenia takich rekomendacji i dla szkół, i częściowo dla rodziców. Ale to właśnie takie pierwsza myśl, która się nasuwa, to pewnie to, żeby w szkole jednak ta profilaktyka obejmowała też edukację rodziców. Żeby nie kończyć tylko na tej edukacji uczniów, ale także się skupić na tej grupie rodziców, która też jest bardzo ważna i jak widzimy może odegrać dużą rolę. Okay.
Okay, thank you very much.